Dzisiaj wyjątkowy dzień, premiera spektaklu o Wiesławie Szymborskiej. Dosłownie trwają próby generalne. Jak pani emocje? Ja jestem spokojna. Nie wiem dlaczego, bo mieliśmy tylko 8 prób. Wszystko jest moim zdaniem dopracowane. Jest to bardzo trudny spektakl, ponieważ aktor, który jest lektorem, rozmawia z nagranym już wcześniej obrazem, więc co do sekundy wszystko musi się zgadzać. Ale czuję, że Wisława gdzieś jest z nami duchem i sprawuje nad nami pieczę i że wszystko wyjdzie. Skąd właśnie wziął się pomysł na taki projekt? No wiesz, to jest stuletnia rocznica. 2 lipca teraz będzie urodziny Wisławy, będą setne. Więc ja się dziwię, dlaczego nikt inny nie zrobił o niej teraz jakiegoś filmu czy spektaklu, bo to jest bardzo, jak gdyby, wiesz, to jest nasza polska noblistka, więc powinniśmy uczcić to święto jak najbardziej. No, pomysł miał pan Piotr Muszyński z fundacji i moja mama i zaprosili mnie do tego, więc myślę, że się przydałam. Sam projekt jest niezwykły, właśnie ze względu na to, jak pani wspomniała, są użyte projekcje wideo w całym przedstawieniu. Właśnie skąd się wziął na to pomysł, bo przy innych występach teatralnych nie do końca zawsze to występuje. Tak, to jest robione rzekomo po raz pierwszy. Z tego, co słyszę od znajomych z różnych teatrów, to rzeczywiście mamy taki jakby trójwymiarowy, bo jest to trochę spektakl, trochę koncert muzyczny i trochę film. No ja jestem reżyserem bardziej filmowym, dlatego po prostu dla mnie to taki pomysł w głowie to było logiczne rozwiązanie jak najbardziej. No taka jestem, no to takie rzeczy robię. Jasne, że tak. Tutaj wspomniała pani o współpracy właśnie z mamą. Jest to dość, myślę, ciężkie współpracować na płaszczyźnie takiej biznesowej z własną rodziną. Ja nie wiem, czy to jest ciężkie, bo my mamy to samo jakby wyczucie artystyczne i te same mentalności, jeżeli chodzi o bycie na planie filmowym. Więc tutaj akurat powiem ci w sekrecie, że o wiele trudniej prywatnie się słuchać mamy rad i być zawsze grzeczną, bo niestety nie jestem taka. No tak, a czy właśnie tak jak tutaj na scenie w teatrze, te rady mamy też tam gdzieś się między wierszami przechodzą, czy jednak jest to ściśle określone, ścisła jakby relacja czysto biznesowa? Reżyser, aktor. Tak. Słuchaj, moim zdaniem, jak aktor ma jakiś dobry pomysł, to inteligentny człowiek się tego posłucha i uważam, że aktorzy bardzo dużo też wnoszą do pracy filmowej i jak najbardziej w ogóle cały spektakl czy film jest to praca zespołowa, nie tylko reżyser decyduje. Reżyser może słuchać się albo się nie słuchać. Wiadomo, że na koniec jak coś nie wychodzi, to jest to moja odpowiedzialność, ale przy tworzeniu tego i przy dobrych pomysłach jak najbardziej jest to praca zespołowa i aktorzy bardzo dużo wnoszą w postać. W pani takim prywatnym, codziennym życiu ta twórczość artystyczna, kreatywna jest tak naprawdę wszechobecna, bo zarówno mama pani, jak i córka. I tutaj pytanie, jak to wszystko się godzi na co dzień? I jeszcze jej chłopak. Wszyscy jesteśmy, słuchajcie, zwariowani, szaleni, ale podchodzimy do tego na wesoło. Bardzo człowiek jest bardzo szczęśliwym człowiekiem, jeżeli może robić to, co kocha. I tego wszystkim Państwu życzę, żebyście się czuli spełnieni w tym, w czym jesteśmy dobrzy, w tym, co lubimy robić. Córka się rozwija cudownie, mimo wszystko jest młoda i tutaj chciałbym się zapytać, jak takie życie w świecie, w którym aktualnie żyjemy, gdzie wiemy bardzo dobrze, że młodzi ludzie są coraz bardziej podatni na krytykę, jednak córka zaczyna się przebijać w ten świat show biznesu, zaczyna występować w The Voice of Poland, stworzyła utwór razem z babcią, gdzie pani napisała tekst. I właśnie jak to wpływa na jej takie codzienne życie? Wiesz co, to nie wpływa na jej codzienne życie za bardzo, ponieważ ona od dziecka jest w tych sytuacjach, przesiąknęła. Nabyła już takich cech, jaką mamy my i mama i ja.
I myślę, że ona nie ma porównania nawet, jak jest inaczej, no bo jest od dziecka z nami. Wiesz, w moich zaliczeniach szkolnych grała i płakała na zawołanie jako 5-letnie dziecko, także... Czyli jest niezłą aktorką. Jest niezłą aktorką. Ja bym aktorką nie mogła być, bo ja się tekstów nie umiem uczyć, ja wolę je pisać i wymyślać, a one będą bardzo ładnie je odgrywać. Zresztą mam nadzieję, że uda mi się zrobić film, gdzie i mama, i córka będą razem ze mną na planie. Czyli gdzieś te plany są dalsze, żeby ta współpraca dalej kwitła. No absolutnie, dopóki żyjemy. Tutaj też właśnie chciałem się zapytać o tą twórczość córki, mianowicie, tak jak już wspomniałem, była w The Voice of Poland, tutaj utwór. Gdzieś tam zawsze się przewija babcia. W jednym z wywiadów pani wspomniała, że jest dla niej jak matka. Dlaczego? Tak, bo matkuje. Bo matkuje i rządzi nami równo. Rządzi i dzieli. Ale powiem ci, no, czasami to pomaga, czasami to przeszkadza. Uważam, tam The Voice, ona nie przeszła tego jednego etapu, a zaśpiewała jedną z lepszych, tam była. Mhm. Więc różnie tak to bywa. No, czasami pomaga, czasami przeszkadza. A co tam jeszcze mogę powiedzieć? Na pewno obywa się Karolina wśród gwiazd i wśród mediów. Nauczyła się nie przejmować za bardzo. Co też państwu bym życzyła, żebyśmy się nie przejmowali za bardzo tym, co inni o nas mówią, bo tak naprawdę nikt za nas życia nie przeżyje. I najważniejsze jest, żeby być szczęśliwym i być wolnym człowiekiem. Czy pani jako matka, wie pani bardzo dobrze, jak działa polski show biznes? Wiadomo, że są sukcesy, o sukcesach też się pisze, jednakże gdzieś tam największą kontrowersję wzbudza te negatywne strony. Pani jako matka boi się tego, że córka wchodzi w ten świat, jest w tym świecie i to może mieć negatywny gdzieś tam wydźwięk w późniejszych jej latach życia? Nie będzie negatywnego wydźwięku, bo jest bardzo zdolna, utalentowana i ci, co się znają na tym, to na pewno ją docenią. Poza tym jest w domu otoczona miłością i tata, i mama, i babcia, i Eryk, i wszyscy ją kochamy bardzo, więc zawsze ma oparcie w nas. No i tak jak jest zaprawiona w boju już od dziecka, no.